Sponsorem odcinka jest Klub Piłki Ręcznej Szczypiorniak. Dołącz do naszej drużyny i rozpocznij sportową przygodę już teraz. Zapewniamy świetną atmosferę, profesjonalne szkolenia i emocjonujące rozgrywki. Odkryj pasję do tego sportu i przeżyj niezapomniane chwile na boisku. Znajdujemy się dzisiaj w Bielsku Białej, gdzie rozpoczęliśmy praktycznie już przygotowania do wakacji. W piątek dzieci ostatni raz będą w szkole, więc chcemy przygotować je jak najlepiej do tego, jak mają poruszać się na rowerze. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, na prawidłowy sposób poruszania się, na wyposażenie rowerów i ćwiczmy również precyzyjną jazdę na rowerze. Kolarstwo w naszym kraju jest sportem dosyć mocno ekstremalnym. Niestety często kolarze i kierowcy znajdują się na kursie kolizyjnym. Stąd bezpieczeństwo bierne jest tak bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, żeby mieć na sobie kask, nie tylko w celach ozdobnych, ale w celach ochronnych. Jest to nasza podstawowa i jedyna broń w wypadku czy w zderzeniu z kierowcami samochodów. Oprócz tego nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i wyobraźni. Pamiętajmy, żeby wyprzedzać myślenie kierowców i być zawsze jedną myśl przed nimi. Polecam naprawdę dużą uwagę, rozwagę i jeździmy wszyscy bezpiecznie. Oprócz kasku bardzo ważne jest także posiadanie oświetlenia. Pamiętajmy o tym, że musimy być widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, tak w nocy, co jest oczywistością, jak i również w dzień. Uwierzcie mi, że dobre oświetlenie w ciągu dnia potrafi naprawdę ochronić nas przed nieprzyjemnymi zdarzeniami. Dajemy szansę kierowcom na to, aby nas wcześniej dostrzegli i ominęli nas w bezpieczny sposób. Także kask oraz oświetlenie to jest absolutna podstawa, jeżeli chcemy poruszać się w ruchu drogowym na rowerze.
specjalne szelki na rower, żebyś był jak najbardziej widoczny. Dodatkowo komplet lampek rowerowych. Taka mini apteczka rowerowa dla ciebie. Oj, dobra, nie ma, a to już miałam. A kodeks już miałam, tak? Marcin, dla ciebie również szelki rowerowe, oświetlenie kodeks, plus taka bardziej wodoodporna apteczka rowerowa, myślę, że warto ją zawsze mieć przy sobie. Brawo Marcin, dzięki. No i zwycięzca, i myślę, mówiłam, że się coś przyda panu, bo brakuje u pana na głowie kasku rowerowego. Ja dzisiaj zapomniałem. Aha, może będzie. Dla chłopaków dodatkowo oświetlenie i jeszcze na przypomnienie kodeksik rowerowy. Bardzo proszę. Dziękujemy. Gratulacje oczywiście. Gratuluję. Dziękujemy, że przyjechaliście. Nie widzieliśmy. Jest wygrana. Sponsorem odcinka jest Klub Piłki Ręcznej Szczybiorniak. Dołącz do naszej drużyny, rozpocznij sportową przygodę już teraz. Zapewniamy świetną atmosferę, profesjonalne szkolenia i emocjonujące rozgrywki. Odkryj pasję do tego sportu i przeżyj niezapomniane chwile na boisku.